Witam Was serdecznie. Dziś pokażę Wam, jak stworzyć bardzo fajną wiadomość, niespodziankę, informację w takiej ciekawej odsłonie, nie tylko dla uczniów, dla męża, przyjaciółki czy koleżanki. Klikając prawym przyciskiem myszki tłumaczymy sobie stronę i tworzymy taką piękną informację, wybierając zasób social. Te zasoby z gwiazdkami są do wykorzystania tylko dla użytkowników, którzy wykupili wersję Edu lub Pro, a nas interesują szablony bez gwiazdek. I ostatnio stworzyłam moim uczniom wiadomość w takim komunikatorze. On ma tylko dwie strony, dwie karty, które musimy edytować. Na stronie pierwszej zmieniamy napis na język polski. Kliknij w wiadomość. Wypośrodkuję sobie ten tekst i wtedy kliknij wiadomość. Teraz możemy zmienić, edytować godzinę, dzień tygodnia. Na przykład to będzie środa. Kwietnia. No, od kogo ta wiadomość jest? Na przykład Karolina. 1 nowa wiadomość. I mamy gotową stronę tytułową. Teraz przechodzimy do karty drugiej, żeby tą wiadomość tutaj zrobić, tak? Skoro jest to SMS od Karoliny, to musimy tutaj też napisać. Oj, przepraszam, cofnęło mi się. Karolina. Bardzo małe są te pola i... Karolina, tu ten drugi element usuwam, mogę dodać zdjęcie, to najpierw muszę usunąć, a dodam zdjęcie z moich zasobów, które zrobiłam w aplikacji Bitmoji na telefonie. Chwileczkę, zaraz sobie tu... Mam swoje zdjęcie, swoją podobiznę właściwie. I zmieniam tekst wiadomości. Cześć Karola. Pamiętaj, że jutro mamy wspólną jogę. Od ilości tekstu zależy, czy możemy go powiększyć, czy nie. Tu już widzę, że nie możemy na ten rozmiar czcionki. Możemy też go wypośrodkować. Użytkownicy wersji Edu lub Premium mogą do tej wiadomości dołączyć muzykę. Ja jej nie będę dołączała. I teraz w podglądzie możemy zobaczyć, jak będzie ta nasza wiadomość wyglądała. Damy jej nazwę. Wiadomość do Karoliny. Kliknij wiadomość. I bardzo ciekawy szablon, by zapisać uczniom naszym jakąś informację, no w takiej nowej odsłonie. Żeby przekazać im link, musimy też opublikować. Już mamy zaznaczone publikuj wiadomość do Karoliny.
Tematu nie musimy wpisywać, ale i po chwili możemy sobie już zobaczyć, jak będzie wyglądała ta wiadomość. Bardzo fajny sposób. Polecam do wykorzystania, bo bardzo dużo fajnych szablonów jest.